Hej, witam Was w kolejnym dniu. Mamy dzisiaj sobotę. I słuchajcie, jest u nas bardzo, bardzo ładnie. Zapowiadają 16 stopni. To tak, powiem Wam szczerze, u nas tutaj na Pomorzu tak nie było jeszcze takich temperatur. Ja wiem, że gdzieś tam w innych miastach Polski dziewczyny, jak oglądam na Instastories, mówiły, że jest około nawet 20 stopni. To u nas tak jeszcze tutaj na Pomorzu nie było niestety. I to jest taka najcieplejsza chyba na razie temperatura. Ale niestety my nie za bardzo z tego skorzystamy, dlatego że Alanek dzisiaj obudził się już trochę z zapykanym noskiem, no i trochę z takim stanem, wiecie, gorączkowym, po prostu z podwyższoną temperaturą. I powiem szczerze, że on nawet nie chce nigdzie wychodzić. Jak chcieliśmy iść nawet na jakiś taki krótki spacer na razie czy coś, to on nie chciał. Wstał też dzisiaj bardzo wcześnie. Myślę, że po prostu trochę może temperatura go obudziła, bo wstał już, słuchajcie, za 10:07. Jest teraz w sypialni, ja mu czytałam parę bajek, chciałam, wiecie, żeby sobie po prostu zrobił drzemkę regeneracyjną, bo on, powiem szczerze, że kiedy wstaje tak wcześnie, to zasypia sam z siebie. Naprawdę zaczął zasypiać sam z siebie, czy to siedzi na łóżku, patrzy, nie wiem, czy patrzy w telewizor, czy się ktoś tam siedzi, rozmawia, to on po prostu zasypia sam z siebie. No i tak go też teraz wzięłam do sypialni. Wzięliśmy w sumie, Adrian oczywiście zasnął, a Lanek jeszcze tam sobie leży, ja mu przeczytałam bajki. Nałożyłam sobie na twarz teraz peeling ten enzymatyczny z Recibo, ten taki z naturalnych składników, no a słuchajcie, na niedługo, dlatego że ja robię właśnie w sumie rzadko te peelingi enzymatyczne i jak mam nawet 10 minut, to one mi, mam czerwoną, podrażnioną skórę po takim peelingu, dlatego 5-6 minut maksymalnie i będę go zmywała i sobie później nałożę jakąś maskę w płachcie. Ja cały czas po prostu walczę z tym tutaj i już nie wiem, czy jest dla mnie lepszy taki enzymatyczny, czy normalny, jaki zacząć tutaj stosować, tylko gruboziarnisty, bo tu nie mam jakiejś wrażliwej skóry. Ja stosuję enzymatyczny przez to, że mam te miejsca takie bardzo wrażliwe, że tu mam cerę naczynkową, ale tak jak mówię, to nie wiem, czy tutaj jakiegoś sobie nie kupię. Możecie mi polecić, jak znacie jakieś takie dobre, nie muszą to być drogeryjne, jakieś takie lepsze peelingi właśnie do twarzy, które radzą sobie z takimi suchymi skórkami. To dajcie mi koniecznie znać. No i tak jak mówię, nie wiem, nie mam pojęcia, ja myślałam, że, bo wiedziałam, że będzie dzisiaj ładnie, że pojedziemy sobie gdzieś nad morze, połazić, na pewno dzisiaj będzie bardzo dużo osób nad morzem, ale chyba będzie tak, że zostaniemy w domu, może uda się Alanka wyciągnąć tylko na wiecie, jakiś tutaj spacer gdzieś niedaleko nas, niestety, ale lepiej niech ten 1-2 dni, ja zawsze uważam, żeby lepiej, żeby szczególnie, że ma tą trochę gorączkę, to posiedział właśnie w domu. Gdyby miał tylko nos, to byśmy pewnie prędzej poszli. Już powietrzyłam też mieszkanie, jego pościel i tak dalej. No i co, siedzimy sobota w domu. Jeżeli będzie rosół, może jakieś ciasto. Zobaczymy. Widzicie, o czym mówiłam? Tutaj już w ogóle mnie piekło. Tu wszędzie, tu gdzie była maska, jest czerwona. Gdzie był peeling. Idziemy teraz wybierać maskę w płachcie. Muszę Wam pokazać, jaką maskę wybrałam. To jest taka maska, to są maski z Biedronki, z Be Beauty, sówka, łamigłówka, zwłaszcza suchej i wrażliwej. Duże oczy, mądra główka, w nocy łowi, w dzień się chowa. Sówka. Bardzo przyjemne ukojenie teraz, bo tak mi tutaj piecze twarz i tu, że naprawdę. Później zrobię sobie chyba jeszcze peeling na ciało. I będę nakładała samoopalacz. Jeszcze nie. Hej, hej, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy środę. Ja dla Was teraz tak rzadziej nagrywam, chociaż Wy dostajecie filmy jak gdyby regularnie. I dzisiaj, tak jak widzieliście, ja Wam wspominałam w ostatnim vlogu, że Alanka złapała gorączkę i miał taką 3-dniową gorączkę. I była to tylko gorączka. Skończyła się. A teraz jak gdyby, słuchajcie, złapało go coś takiego, że ma... Jemu nic nie leci z nosa, ale ma przytkany jakby gdzieś tutaj nos z gardłem, coś takiego, bo w nocy chrapie. Ciężko mu się w ogóle oddycha. Dlatego zaczęliśmy inhalację. Zaczęło się to wczoraj.
Zobaczymy jeszcze dzisiaj i jutro i wtedy ewentualnie jak to nie będzie jakoś przechodziło, nie będą tej inhalacji, taki, podaję mu taki syrop udrażniający właśnie tutaj wszystkie drogi oddechowe, zatoki. Jeżeli to mu nie będzie pomagało, no to oczywiście jeszcze przed weekendem lepiej iść do lekarza, bo później jak miałabym w weekend gdzieś bym, wiecie, się zaczęła martwić i miałabym jechać na jakąś doraźną, to nie przypadam, wolę właśnie u swojego rodzinnego. Jestem biała, ale to takie jakieś chyba przez tą koszulkę. W ogóle to jest moja, słuchajcie, jedna, to jest obecnie moja jedyna biała rzecz, jaką mam. W ogóle nie chodzę w białych rzeczach, nie lubię. Tą koszulkę kupiłam ze względu na ten print, bardzo mi się spodobał i bardzo taka przyjemna jakość bawełny. To jest koszulka, słuchajcie, z Pepco, kosztowała 10 zł. A ten właśnie nadruk, bardziej tak myślałam, pod jakąś, wiecie, fuksjową marynarkę, czy taki, ja mam teraz fuksjowy płaszczyk, coś takiego, taki właśnie akcent. I była ostatnia. I była w rozmiarach jakichś takich, że tam jest dużo X-ów, dlatego ona jest na mnie taka bardzo luźna. Ja lubię bluzki zdecydowanie, tym bardziej teraz w czasie ciąży z elastanem, że one się tak, wiecie, układają, a nie tam tutaj tak na brzuchu wisi, zamiast się tak właśnie ładnie opleść, to ona tak, tak sobie wisi. No to tak w tyle w temacie Alanka właśnie zdrowia. Ale on czuje się jak gdyby, wiecie, dobrze i przy tej gorączce też jak ona wzrastała, to tak troszeczkę się uspokajał, ale później biegał, ale byliśmy ogólnie cały czas w domu, nie wychodziliśmy, nigdzie nie pojechaliśmy na weekend, byliśmy właśnie w domu, siedzieliśmy w domu, nawet fajnie było spędzić sobie weekend po prostu w domu. Wczoraj też, właściwie to już przedwczoraj złożyłam online wniosek dla Alanka do przedszkola, a wczoraj byliśmy zanieść go w przedszkolu i Alanek, przepraszam. O, prawda. Prawda. I Alanuś, no był z nami, tak, zobaczył sobie przedszkole. Nawet mu się tam podobało, bo dla niego na razie perspektywa tego, że miałby iść do przedszkola, nie za bardzo się jemu podoba. Kicham, ziewam, no wiecie co? Ale jeszcze przed tą kawą jestem. Także tak, także wczoraj złożyliśmy. No i wszystko wskazuje na to, że od września Alanek będzie chodził do przedszkola. Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko się będzie układało, bo ja nie zamierzam jakoś też na to naciskać. Nie jest mi to aż tak bardzo potrzebne. Co masz? To dla mojego dzieciństwa ma. Trzeba to wyciąć. To dla naszej Dzidzi przyniósł Alanek melodyjkę. Na koniec tego tygodnia, bo w niedzielę już teraz będzie moje baby shower i będę nagrywała dla Was, jak gdyby przedstawię płeć dziecka. Także już niedługo właśnie wyczekujcie. No i co? I to tyle na teraz. Muszę jak zwykle, jak z rana, wszystko sobie poogarniać, siebie poogarniać też jeszcze troszeczkę. No i małego. Jest w ogóle bardzo ładnie na dworze, poza tym, że troszeczkę wieje wiatr. I tak co Alana nie ma, to staram się tutaj otworzyć okna, żeby trochę wleciało świeżego powietrza, ale już właśnie przyszedł i muszę iść się zamknąć. Do później. Okej, słuchajcie, jestem już po dłuższej przerwie, jestem, oczywiście mam wypieki, bo jestem w takim ciągu z porządków. Zostało mi teraz w sumie poodkurzać, ale w międzyczasie była przerwa, bo przyszedł pan kurier. Ja zamówiłam sobie, słuchajcie, tak, biustonosz, majtki do tego i taki śliczny szlafroczek. No i już piszę tutaj formularz o wymianę, bo biustonosz, słuchajcie, wszedł bardzo mało. Ja po prostu zasugerowałam się swoim rozmiarem biustu i taki biustonosz zamówiłam. A oni mają tam troszeczkę inną rozmiarówkę i ten biustonosz jest na mnie dużo za mały i w obwodzie, w misce może nie aż tak, ale bardzo dużo w obwodzie jest za mały. Ale na szczęście dosłali, widzicie, takie mają, jak u nich mierzy się obwody. Katalog taki tutaj mają z promocjami i dostałam jeszcze też taki duży katalog z regularnymi, co? Kolekcjami. Pokażę Wam ten biustonosz, jest przepiękny i to jest biustonosz do karmienia. Ale ja wymienię sobie na biustonosz nie do karmienia, bo to jest problem, ale jest przepiękny w, takim teraz stylu vintage. Widzicie? Pudrowy róż z takimi kwiatami. I w sumie on podoba mi się bardziej niż ten z tej samej serii nie do karmienia. I w tym samym po prostu wzorze są majteczki. Dlatego, że ten ma tutaj taką wystającą koroneczkę, widzicie, u góry. O, a tu Wam pokażę może w katalogu. One są w ogóle niedrogie, akurat ten jest na promocji.
To jest ten do karmienia i on ma tutaj tą piękną koronkę, a to jest nie do karmienia. I on nie ma tutaj tej koronki, ten mi się bardziej podoba, ale wymienię sobie na normalny ten po prostu. No, aha, tak właśnie nazywa się marka, jeżeli byłybyście zainteresowane. A jeżeli chodzi o szlafrok, to powiem wam tak. Pokażę wam go w holu, może gdzieś tam będziecie go widziały w tym. Z rana w domu, jak będę go nosiła, bo będę go na pewno nosiła, także wypisuję tutaj formularz z wymianą i za chwilę do was dłuższą wrócę, jeszcze tylko podgrzeję nam obiad. Jak wsadzę Alana do krzesła, to sobie poodkurzam.